Stadiony.net prezentują najładniejsze małe stadiony. Polska kontra Węgry. Polak-Węgier dwa bratanki, ale stadionowo ktoś musi być lepszy, a ktoś gorszy. Nie nam jednak to oceniać. Przed Wami klimatyczne obiekty o pojemności nieprzekraczającej 25 tysięcy widzów. W sumie pokażemy 10 skromnych, ale cieszących oko aren. 5 z Polski oraz 5 z Węgier. A Wy dacie znać w komentarzu, która z nich podbiła Wasze serca. Kręcimy więc stadionowym kołem fortuny, a to pokazuje Sosnowiec. Zaczynamy! ArcelorMittal Park. Pojemność 11 600. Zagłębie Sosnowiec. Plany obejmowały powstanie całego centrum sportowego, a sam stadion kosztował 150 milionów złotych. Wszystkie trzy obiekty kompleksu są doskonale do siebie dopasowane. Posiadają łagodne, miękkie formy i charakterystyczne elewacje ozdobione pionowymi, drewnianymi listwami. W otoczeniu zadbano też o odpowiednią aranżację terenu, zieleń i małą architekturę. Arena jest w Polsce szanowana, mimo tego, że stoi tam, gdzie stoi. I nie powinno to nikogo dziwić, bo stadion sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Nawet grecka federacja piłkarska zwróciła uwagę na ten obiekt i wpadła na pomysł, żeby rozegrać tam finał krajowego pucharu. Na co dzień jest jednak mniej luksusowo. Ze stadionu korzysta Zagłębie Sosnowiec, które jakimś cudem co roku utrzymuje się w pierwszej lidze. Bożik Arena. Pojemność 8200. Honvéd. Oficjalna inauguracja z udziałem kibiców nastąpiła 24 lipca 2021 roku podczas meczu Honvédu z rezerwami Villarreal CF. Jest kameralny, ale doskonale skrojony do aktualnych potrzeb Honvédu. W architekturze stadionu dominuje trybuna główna, która jest wyraźnie wyższa niż trzy pozostałe. Znakiem rozpoznawczym skośnego obiektu jest elewacja, której realizacja była przedsięwzięciem niezwykle precyzyjnym. Jej okładzinę stanowią płyty z ekspandowanego aluminium, przypominające z daleka otwarte koperty. Całość unosi się i opada, co sprawia, że spód trybun jest częściowo odsłonięty. Elewacja może nieco przypominać Stadion Narodowy w Warszawie, z tą różnicą, że na węgierskiej arenie jest nieco lepsza atmosfera. Stadion Józefa Piłsudskiego. Pojemność 15 016. Krakowia. W 2007 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny, w którym zwyciężył polsko-hiszpański zespół Estudio Lamela, znanego biura odpowiedzialnego m.in. za wygląd słynnego Santiago Bernabeu. Obiekt kosztował niewiele więcej od rzekomego kontraktu Papszuna z Kraksą, a najwięcej osób pojawiło się na trybunach, kiedy przyjechała Wisła. Zgodnie z wytycznymi konkursu stadion musiał być niski, by nie psuć panoramy Zamku Królewskiego na Wawelu i nie zakłócać swą formą otoczenia błoń. Dlatego architekci zaproponowali trybuny rosnące stopniowo, najniższe przy granicy z błoniami. Mieszczące około 15 tysięcy miejsc siedzących nie pozwalają stadionowi zbliżyć się do widowni z najlepszych lat, gdy stary obiekt gromadził ponad 30 tysięcy kibiców. Jednak nowy rozmiar jest dostosowany do zapotrzebowania. MOL Arena Szoszto. Pojemność 14 201. FC Fehervar. W trakcie budowy stadionu okazało się, że istnieją problemy ze stabilnością głównej trybuny, którą trzeba było rozebrać i zbudować jeszcze raz. Częścią projektu było połączenie obiektu z leżącym za jego wschodnią trybuną rezerwatem ptactwa wodnego, który przechodził regenerację w czasie budowy areny. Przestrzeń wokół stadionu została efektownie upiększona ławkami i kładkami. Sam obiekt jest pozbawiony zewnętrznych ogrodzeń, a zieleń podciągnięto dosłownie na jego bryłę poprzez sztuczne, zielone nasypy. Łącznie uporządkowano aż 23 tysiące metrów kwadratowych zieleni, a ciągi piesze umożliwiają spacery nad wodą i obserwację ptaków. Postawiono również 30-metrową wieżę widokową za południową trybuną, z której można podziwiać przyrodę, jak i sam stadion. Wizualnie sama arena przypomina nieco stadion Bordeaux, Matmut Atlantique. Arena Lublin. Pojemność 15 247. Motor Lublin. Na tym stadionie, na terenach po dawnej cukrowni, światu dał się poznać Erling Braut Haaland.
który wpakował na Mistrzostwach Świata do lat 20 7 goli Hondurasowi. Jego Norwegia wygrała 12-0. Miejscowy motor się nie wychyla i strzela po jednej. Ale Arena Lublin gościła również mecze Lublinianki, Górnika Łęczna i reprezentacji młodzieżowych. Zgłoszona do konkursu wizja architektów została zmieniona na wniosek Urzędu Miasta. Zamiast pierwotnej, bardziej surowej bryły powstała zaokrąglona i pokryta poziomymi żaluzjami. W dzień elewacja stadionu przypomina nieco kauflandowską. Za to w nocy może bajerancko świecić się na różne kolory. U nas świeci się co najwyżej guzik subskrybuj, który czeka na kliknięcie. Wkrótce pojawią się filmiki, których nie powinieneś przegapić. Zaznacz więc ikonę dzwonka, a my wracamy na nasz szlak małych, ale wyjątkowych stadionów. DWTK Stadion. Pojemność 14 646. Gjozdjuri WTK. Od 1939 roku w odległej zachodniej części Miszkolca bije piłkarskie serce. Kilka lat temu zapadła decyzja o powstaniu zupełnie nowego stadionu, a o zmianie lokalizacji nie było mowy. Arena w największym mieście północnych Węgier to kolejny z finansowanych przez rząd projektów sportowych. Wybrany projekt jest bardzo ciekawy. Charakteryzuje go otwartość i dyscyplina. Obiekt ma kształt naczynia skierowanego ku górze, odsłaniając swe wnętrze dla przechodniów. Choć na co dzień dostępu na teren stadionu broni ogrodzenie, to zza niego można z łatwością zobaczyć boisko. Ponieważ płot ograniczono do minimum, nawet poza dniem meczowym przechodnie mogą schronić się przed słońcem lub deszczem pod bardzo przestronnym dachem. Stadion Widzewa. Pojemność 18 018. Widzew Łódź. Planów na nowy stadion było na Widzewie naprawdę sporo. Propozycje budowy od podstaw w innym miejscu pojawiały się w latach 40. i 70. XX wieku. Potem na przełomie lat 80. i 90. Ostatni mecz na starym stadionie rozegrano w listopadzie 2014 roku, umożliwiając rozbiórkę i start budowy na początku 2015 roku. Według kibiców Widzewa to właśnie tam bije serce Łodzi, z czym ciężko się nie zgodzić. Atmosfera na meczach ekstraklasowej drużyny przypomina żywe trybuny drużyn Premier League. Jako pierwszy nowo powstały obiekt piłkarski w Polsce przyciągnął aż 15 310 osób chętnych na kupno karnetu. A liczba byłaby pewnie wyższa, gdyby nie fakt, że taki był odgórnie narzucony limit. To osiągnięcie jest tym cenniejsze, że żaden klub w kraju nie sprzedał takiej liczby karnetów w analogicznym okresie. A Widzew na inauguracyjny mecz wyszedł jako klub z trzeciej ligi. Na Gierdej Stadion. Pojemność 20 340. Debreceni VSC. Kolejny zaskakująco ciekawy węgierski obiekt. W 2013 roku rozpoczęto od rozbiórki historycznego poprzednika, otwartego w 1934 roku na Gierdej Stadionu. Usunięto stare wały, ale nowy obiekt zachował historyczną murowaną bramę oraz zestaw rzeźb zdobiących pierwotną budowę. Co istotnie utrudniło pracę, założenie budowy nowego wielkiego stadionu leśnego wymusiło oszczędzenie rosnących na placu budowy drzew. Z zewnątrz obiekt jest opleciony membraną, w której na zachodzie powstały ukośne otwory zapewniające dostęp światła do biur i strefy hospitality. Dostęp do trybun jest możliwy z promenady, na którą prowadzą efektownie zlokalizowane między wspomnianymi drzewami rampy. Przy stadionie powstały przyjazne dla mieszkańców przestrzenie publiczne, między innymi z ogrodami, amfiteatrem i ścieżkami rowerowymi. Stadion Jagiellonii. Pojemność 22 372. Jagiellonia Białystok. Duma Podlasia. Gdzie czuć ducha puszczy? Decyzja o powstaniu nowego stadionu w miejscu dawnego stadionu Hetmana zapadła jeszcze w 2006 roku. Budowa nieco się przeciągnęła, bo jedna firma upadła, a jeszcze inna nie potrafiła dotrzymać terminów.
Stalowe odciągi połączone są u szczytu stadionu z dachem złożonym ze 100 dźwigarów. Poza ważącą 3000 ton konstrukcją stalową dachu obiekt ma lekkie, półprzezroczyste poszycie, dzięki któremu stadion jest bardzo jasny za dnia, jak przystało na obiekt przy ulicy Słonecznej. Na inaugurację areny w 2014 roku Jaga rozbiła Pogoń Szczecin aż 5-0. Cechą szczególną obiektu miało być połączenie estetyki z inżynierią. Dzięki biało-pomarańczowym odciągom dachu żelbetowa bryła nie wymagała specjalnej elewacji, bo sama konstrukcja przyciąga wzrok. Grupama Arena. Pojemność 21 689. Ferencváros i TC. Wycieczkę kończymy w pięknej stolicy Węgier. W 2012 roku pojawił się plan na obiekt, który został zrealizowany. Doskonała komunikacyjnie lokalizacja starego stadionu przy obwodnicy miasta została wykorzystana, choć nowa arena miała zostać obrócona względem poprzednika o około 90 stopni. Mimo swoich sporych rozmiarów, stadion powstał w bardzo krótkim okresie, zaledwie 16 miesięcy. Na inaugurację stadionu przyjechała wielka Chelsea. Na skromnym boisku pojawili się Drogba, Torres oraz Hazard i pokonali gościnnych gospodarzy, którzy mimo porażki bynajmniej się nie skompromitowali. Stadion z Europy Środkowej okazał się inspiracją dla innej angielskiej drużyny – Peterborough United. To na nim władze klubu wzorowali się, tworząc własną koncepcję, która jak na razie się nie urzeczywistniła. To była 10. arena na naszej liście, co oznacza, że kolejnych już nie ma. Dajcie znać, czy podoba Wam się format, w którym wyróżniamy ładne małe stadiony. Nie zapomnijcie też o łapce w górę oraz subskrypcji, bo przed nami kolejne materiały ze świata stadionów. Na razie!